Razula aresztowała dzisiaj tego chłopca na bazarze. Z rozkazu Jafara. Jakiego chłopca? Nazywa się Aladdin. Trzymają go pod zamknięciem, musisz go uwolnić. Czy ten chłopiec to ktoś, kogo poznałaś podczas swoich wycieczek po ulicach? Jasmin! Członkowie naszej rodziny nie mieszają się z pospolitymi ludźmi! A właśnie powinniśmy to robić. Ty powinieneś. Inaczej, jak możesz wiedzieć, co dzieje się w królestwie? Czy wiedziałeś, że twoi pospolici ludzie chodzą głodni? Moja córko, mnie interesuje, co się dzieje z tobą. Nigdy nie czułam się lepiej. Uciekłaś dzisiaj, Jasmin. Odkąd wróciłaś, słyszę tylko o jakimś chłopcu. Ojcze, posłuchaj. Jesteś księżniczką. Księżniczką, która jutro wychodzi za mąż. Nie! Twój czas się wyczerpał, Jasmin. Albo sama wybierzesz jednego z książąt, których poznałaś, albo ja będę zmuszony dokonać wyboru za ciebie. Co nowego, Jafar? Czy waszej królewskiej mości znany jest niejaki książę Ali Ababwa? Co za różnica! Zobaczymy, co to za jeden! Nie teraz, Jago! Nie tutaj! Co za różnica? Zobaczmy, co to za jeden! Trzeba przyznać, że ma wyczucie czasu! Jasmin, to twój szczęśliwy dzień! Mój panie, ale nawet go nie znamy. Poznamy go, jak tu wreszcie przyjdzie! Zobaczmy, co to za jeden! Od razu! Dziś nowe gwiazdy orzeć twarz. Bim bam, bije dzwon, ten pan, oto on. To szukali goś mu obiecam. To Ali, książę Ali, Ali Ababa. Głowę skłoń, oddaj mu hołd, pokłoń się w pas. Oderwi oczy oddam, świąteczny oddaj salam. Podziwiaj, kiedy bajkowy pan jest u bram. To Ali, książę Ali, nasz celebryta. Serce lwa, piesa jak bank i modny fryz. On w bitwie staje za dwóch, nie straszny mu żaden wróg. Gdzie przejdzie, kładzie się trup. To wódz Ali, ma 12 skaczących kangurów i żyrafę, co pięter ma 6. Stado przez potopowych jaszczurów. Ma nawet zowin słonisto, bo zwierzyniec to, że ho, ho. To Ali, książę Ali, prędy wyznania. To po prostu urodzony widok. Jego maza nie poznuje na przalenie. Na ślad widać, jak z niego jest wywalec. Taki tam ma się ludzi wcale. Nie stara, żeby się ubierał jak marzenie. Menażerie ma małp tresowany. Jakie to małpy, jakie to małpy. Bardzo płaty obejrzeć się da. Jeszcze robi się, jeszcze robi się. Na służący i garderobiany. Bardzo ludzki pan. Stać go na gest, wie czego chce i potrafi wytwornie żyć. Ten Ali, pan Ali. Piękna jak dzień. Wesele będzie raz, dwa, bo książę mówi i ma. A orszak jego nie kończy się wciąż. I zwierzęta dzikie, i fakir, i wąż. Są sztuczne ognie, i chór, i werbel, i gra. Orkiestra jak snu. To on, to pan Ali. Wasza wysokość, książę Ali Ababwa. Do usług. Ali Ababwa. Ach, muszę znać kogoś z tej zacnej rodziny. Czy nie władacie przypadkiem w okolicach Kataru? Katar to oni mają w nosie. To dalecy krewni. Wasza królewska mość, przybyłem od ręki, aby prosić z daleka.
przybyłem z daleka, aby prosić o rękę waszej córki. No właśnie! Jesteśmy zachwyceni! Nie jesteśmy. Dżafar? Zaparło nam dech z zachwytu. To mój wielki wezyr. A to jest Jago. Witam, wielki wezyrze. Witam, Jago. A to jest moja córka, księżniczka Jasna. Obawiam się, książę Abubu. Ababwa! Wszystko jedno. Obawiam się, że będę musiał zadać kilka pytań. Jakich znowu pytań? Jest młody, jest bogaty. Do tego podróżuje z fasonem. Młody człowieku, jestem pewien, że spodobasz się mojej córce. A ja jestem pewien, że ona mi się spodoba. Nie do wiary. Wszyscy decydują o mojej przyszłości, jakby sobie rozmawiali o wielbłądach. Ja nie jestem nagrodą do wygrania. Księżniczko, zaczekaj. Coś mi nie gra z tym facetem. Zgadza się. Obserwuj tego księcia Alego. Czego? Szefie, ten chłopak, którego znaleźliśmy z księżniczką Jasmin. Ten ulicznik z bazaru. Ulicznik z bazaru. Tak, co z nim? Uciekł. A właściwie to jak tacy chłopcy uciekają z lochów, kapitanie? Widzisz, szefie, w zasadzie to on nie był w lochu. Czekam na wyjaśnienia. Lochy były przepełnione, więc wpadłam na pomysł, aby wpakować go do tej jaskini. Do jaskini? Ze wszystkimi twoimi skarbami. Jest w mojej jaskini? Ze wszystkimi moimi skarbami? Z jakimi znowu skarbami? Wpakowałam go do jaskini z tymi starymi rupieciami. O, ślica! To jest magazyn wszystkiego, co sobie to znaczy ty, co zebrałem do swojej kolekcji przez wszystkie lata służby publicznej. Ten mały gnojek mógł wyprowadzić stamtąd fortunę! Razula, na co czekasz? Przestań się gapić, tylko odszukaj tego sprydziarza i tym razem przyprowadź go do mnie! Już się robi, szefie. Już się robi. Co za dureń! Kto wie, gdzie się teraz podział ten ulicznik? Może być już daleko stąd i podawać się za jakiegoś szejka albo maharadżę. Albo za księcia. Książę Ali. Oczywiście. Dziękuję, Jago. Jesteś genialny. Nie ma sprawy, szefie. Robię tylko, co do mnie należy. Szczelność? Co za tupet? Ten nic spoń bawi się z nami w kotkę i myszkę, tak? Ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Wcale nie powiedziane, że to będziemy my. A to dlaczego? Te dziwadła! Z kolczykami! Kto? Odrażające. Ale bardzo potężne! Kto potężny? One? Daję 10 do 1, że to one wymyśliły ten numer z dywanem. I co chcesz przez to powiedzieć, że są magikami? Lepiej! Czarnoksiężnikami? Jeszcze lepiej! Co to jest, gramy w 3 pytania? Nie, w 3 życzenia. To jest gin. Bingo! Oczywiście, że to gin. Oczywiście. To dziecinnie proste. Dobrze więc. Udajemy, że książę Ali to książę Ali. Żadnych aresztowań. Obserwujemy go, a właściwie to ich wszystkich. Bo tam, gdzie jest dżin... Tam musi być też lampa. I to do mnie będzie należała. A wtedy nikomu już się nie będę kłaniać. Nie rozumiem. Wszystko szło jak po maśle, a potem nagle księżniczka uciekła. Co zrobiłem nie tak? Skłamałeś. Jasne. Słuchaj!
Posłuchaj, mały. Spróbuj jeszcze raz, ale tym razem... Muszę być sułtanem, a nie księciem. A może jeszcze lepiej. Kto jest ponad sułtanem? Nie to miałyśmy na myśli, Al. Jestem waszym panem i macie robić wszystko, co wam każę. Fantastyczna fucha. Spełnić marzenia swoich panów. No po prostu marzenie. Ale skoro Jasmin nie chce mnie jako księcia, to co właściwie mam zrobić? Mógłbyś spróbować być sobą. Chociaż mnie ostatnio nie wyszło to na dobre. Ale zaraz. A co się takiego wydarzyło? Kojarzysz te trzy ptaszyska? Boku Dżafara! Pewnego razu to one przypadkiem potarły lampę i nagle pojawił się dżin. Nie mogły dogadać się co do życzeń, więc stwierdziły, że każda powinna mieć swojego dżina i swoje trzy życzenia. Więc dżin, będąc sobą, spełnił to życzenie i... I tak oto tkwię w tej lampie. Z tymi dwiema głowami. Ale tobie to naprawdę nie grozi. I ona ma rację. Bądź sobą. Żartujesz? Zaufaj mi. Po prostu bądź taki, jaki jesteś. Ale ja przed tym właśnie pragnę uciec. Chciałbym... No słucham. Skoda. Potrzebuję rady. Gdybyście wy miały trzy życzenia, to o co byście poprosiły? Mnie wystarczyłoby tylko jedno. O tak? Jakie? Być wolną. Przecież jesteście wolne. Możecie robić, co chcecie. Jasne. Pod warunkiem, że chcemy spełniać życzenia tych wszystkich, których... Tych przypadkiem w ręce wpadnie nasza lampa. Dopóki pan lampy nie wypowie życzenia o wolności, tak długo żadna z nas nie będzie wolna. Aha. Rozchmurzcie się. Spróbuję coś dla was zrobić. Jak tylko księżniczka raczy mnie zauważyć. Jasne. Gdybym tylko mógł z nią spędzić trochę czasu. Sam na sam. Chodźcie, książę Ali ma nowy plan. Trzeba przyznać, że sporo się ostatnio dzieje. W Agrabah, mieście czarów, które nigdy nie śpi. A zwłaszcza na pałacowym balkonie, gdzie pewna śliczna młoda dama zastanawia się właśnie... Aladynie, Aladynie, gdzie jesteś, mój Aladynie? Księżniczka Jasmin? Aladyn? Tak! To znaczy nie, to ja, książę Ali Ababwa. Nie masz prawa mnie tu odwiedzać. Księżniczko, proszę, daj mi tylko szansę. Zostaw mnie w spokoju, albo zawołam gwardzistów. Nie! Nie rób tego. Czy ja ciebie nie znam? Nie, to niemożliwe. Przypominasz mi kogoś, kogo spotkałam na bazarze. Na bazarze? A więc to zupełnie niemożliwe. Mam służących, którzy chodzą dla mnie na bazar. Oni mają nawet służących, którzy chodzą na bazar dla nich. A oni... Ups. Księżniczko Jasmin, jesteś bardzo, a nawet bardziej niż bardzo, jesteś niezwykle, wyjątkowo wręcz, po prostu piękna. Dziękuję. Jestem także bogata. Jak to się mówi, świetna partia dla księcia. To znaczy dla księcia, którego księżniczka sama sobie wybierze. A jeżeli księżniczka już w ogóle nie ma ochoty wybierać? Ale musisz, prawda? Takie jest prawo. Ach, jesteś taki sam jak wszyscy. Idź już lepiej polatać sobie na dywanie. Przepraszam, wybacz mi. Wiem, jak się czujesz. O tak? A co ty możesz o tym wiedzieć? Czujesz się przyparta do muru. A ty chcesz być wolna i sama podejmować decyzje we właściwym czasie. Dziękuję, że mogłem z tobą porozmawiać. Dobranoc. Nie! Zaczekaj! Proszę. Ty naprawdę mi kogoś przypominasz. A co się z nim stało? Został aresztowany. Jedyne, co miał, to wolność. Ale utracił ją przeze mnie. Może kiedyś wróci i zrobi ci niespodziankę. Nikt się nie wyrwie z rąk Dżafara. A nawet jeśli by mu się udało, to powrót do miasta oznaczałby tylko jedno. Śmierć. Śmierć.
O tym nie pomyślałem. A może wybrałabyś się ze mną na przejażdżkę? Wyjrzysz się z pałacu, rozejrzysz się trochę po świecie. No wiesz, poczujesz się... wolna. Cudownie! Dokąd polecimy? A dokąd byś chciała? Gdziekolwiek. Wszędzie. Zabawne. Myślałem dokładnie o tym samym. Chcę pokazać ci świat, jaśniejący jak klejnot. Ty, księżniczko, na pewno słuchasz serca pierwszy raz. Otwórz oczy i patrz, oto cud nad cudami. Latającym dywanem polecimy pośród gwiazd. Świat i widok, że brakuje tchu. Nikt nam nie powie stać, nie każe spać, nie wmówi, że to bajki. To nowy świat, zasłona z oczu spada mi. I gdy spoglądam w dal, to pewność mam, że nowy świat odkrywasz dla mnie. Nowy świat odkrywasz dla mnie ty. Nie wystarczy mi słów, by opisać zachwyty, fantastyczne orbity, nieskończone morze gwiazd. To nowy świat. Nie odwracaj się, bo z każdą chwilą jest lepiej. A ten wysoki lot niech sprawi to, że wszystko wkoło zmieni to się. To dziś światłem albo pod wiatr, a w nim horyzont to nowy koniec, jest. Nie wzywa z daleka nas i mamy czas. Cały świat poznawać z tobą chcę. Nowy świat, wspaniały świat. Poznajmy go, odkryjmy go. I ty, i ja. Mam powiedzieć ojcu, że jednak jutro odbędzie się wesele? To zależy tylko od ciebie. A więc powiem mu, że tak. Dziękuję. Jesteś tego pewny? Nigdy nie byłem pewny bardziej. I ja też. Dobranoc, mój przystojny książę. Yes, yes, yes! Dobry wieczór, uliczniku. Och, cholerka. Tym razem lepiej go pilnuj. Załatw sprawę raz a dobrze. Słyszeliście rozkazy? Wykonać! No, uliczniku, teraz sobie dopiero polatasz. Starasu, na głowę! Ostatni raz zrobiłeś nas w konia. Wielbłąda! Nie jestem taki pewien. Ginie, niech oni przystaną. Jesteście jak błyskawica. Dziękuję wam. Nie ma sprawy, mój mały. Staramy się jak możemy. A teraz spadajmy stąd. Zanim gwardziści się wybudzą. Kretyn! Kretyni! Pomyłka, szefie. On tylko złapał taką lampę i... To nie jest zwyczajna lampa. To lampa magiczna.
To nie jest zwyczajna lampa, kretyni! To lampa magiczna! Jest nie odnajdziemy. Szefie, szefie! Co jest, Jago? Tego szukasz? Świetna robota, Jago! Tak trzymać, Jago! Dziękuję za lampę, Jago! Nic! Ani słowa, jakby mnie nie było! Nareszcie! Lampa jest moja! Pustynny mały kraj, początkiem twego jest imperium. Niedługo cały świat ulegnie mi. Tak, jest i twym kryterium. Dobry Dżafar! Dobry Dżafar! Tak, Dżafar! Idź, Dżafar! Strzel, Dżafar! Gol, Dżafar! Politycy będą jedli z twoich rąk. Kto ma lampę, ten na władzę, ten ma tron. Kombinacja lampa, dżin, cały świat otwiera mi. Twój dżin! Mój skar! Kto ma dżina u swych stóp? Kto jest nad wodzami wódz? Kto zapełni wszystkie strony hu i z hu? No kto? To ja! Ła-ha-ha-ha! Ła-ha-ha-ha! Ła-ha-ha-ha-ha!